Przeciwko czemu protestujecie? Przede wszystkim przeciwko nieuczciwym zapisom dotyczącym ustawy mającej regulować rynek kancelarii odszkodowawczych. Między innymi są to zapisy mówiące o tym, że będzie zakaz cesji wierzytelności, ale to nie tylko to, ponieważ jest w tym bardzo szeroki spektrum dodatkowych zapisów, które notorycznie krok po kroku były dopisywane do tej ustawy, a które bezpośrednio uderzają przede wszystkim w dobro każdego Polaka, obywatela naszego kraju, który będzie miał ogromny problem. Przede wszystkim nie będzie mógł się dowiedzieć, czy może uzyskać odszkodowanie, czy mu się ono w ogóle należy. W późniejszym etapie będzie miał ograniczony dostęp do doradcy odszkodowawczego, który będzie mógł pomóc mu w uzyskaniu odszkodowania. Także, proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo bolesna sytuacja ogólnie dla kraju, ponieważ forsowana jest ustawa za pośrednictwem polityków związanych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Uważamy, że to jest skandal, proszę Państwa, że politycy, którzy są związani z towarzystwami ubezpieczeniowymi, czyli tymi, którzy są oponentami dla kancelarii odszkodowawczych, między innymi dla panów, którzy tutaj z tyłu za nami stoją, są to panowie, którzy holują auta po wypadku i dzisiaj oni holują takie auto zupełnie za darmo dla poszkodowanego, a płaci za to ubezpieczyciel. Czyli poszkodowany nie musi się w chwili stresowej przejmować tym, że nie ma pieniędzy, a auto stoi rozbite, że nie ma czym jeździć i za chwilę musi otrzymać auto zastępcze za darmo. Nie ma przygotowanej gotówki, żeby wypożyczyć auto w normalnej wypożyczalni. Otrzymuje takie auto zupełnie za darmo, bo podpisuje cesję wierzytelności i w tym momencie to firma, która świadczy usługę pomocy drogowej, czy ewentualnie postawienia auto zastępczego, czy chociażby dochodzenia roszczeń wyższego odszkodowania, już ma związane ręce, ponieważ chcą wprowadzić zakaz stosowania cesji wierzytelności, co, proszę Państwa, jest po prostu, nie ma nic innego jak wytłumaczenie, że to jest tylko i wyłącznie zadbanie o interes Towarzystwa Ubezpieczeniowego i to nie ma nic wspólnego z dobrem osób poszkodowanych, przede wszystkim nie ma nic dobrego z dobrem Polaków. Także dlatego tu protestujemy. Będzie protest wyglądał tak, że będziemy po prostu jechać w kierunku Warszawy, tak żeby nas zobaczyli. Wiem, że nie będziemy blokować, chociaż kto wie, może komuś puszczą nerwy. Proszę Państwa, w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że jest taka ogromna nieuczciwość, taka znieczulica ze strony polityków, przede wszystkim jednego polityka, senatora Grzegorza Biereckiego, który niestety przy tworzeniu projektu tej ustawy słucha tylko jednej strony. Proszę Państwa, słucha towarzystw ubezpieczeniowych, bo jest sam związany z towarzystwami ubezpieczeniowymi. I to nas bardzo boli. I będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać i protestujemy, bo bardzo nam się to nie podoba, co dzieje się w dzisiejszych czasach na arenie polityki polskiej, jeśli chodzi o tą ustawę. I rozmawiał z nami? Dominik Skoczek.pl, doradca odszkodowawczy, która od ponad dekady pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Niestety, jeśli ta ustawa przejdzie w takiej formie, jakiej jest, nie będziemy już mogli pomagać ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Dziękujemy.